Siemaneczko, z tej strony Gogi, zapraszam na kolejny cast Gogiego. Dzisiaj tier lista na pierwszy kwartał 2024 roku, jeżeli chodzi o siłę armii w 40. tysiącleciu. Myślę, że znana i lubiana forma pewnego rodzaju zabawy dotyczącej dyskutowania o armiach w 40., czyli próba uszeregowania ich pod kątem takiej czystej siły, pod kątem jakości danej książki, czy to indeksu, czy to kodeksu. No i postanowiłem, że tutaj na tym kanale będę dzielił się swoimi spostrzeżeniami, swoją totalnie subiektywną opinią na temat tego, jak wygląda tier lista w 40. Będziemy to sobie robić raz na kwartał, mniej więcej w połowie trzeciego miesiąca. To jest takie podsumowanie tego, jak wyglądała meta, jak wyglądała siła tych kodeksów do tej pory, a nie jakaś taka próba predykcji tego, co może dziać się w przyszłości. Z reguły na początku kwartału powinniśmy mieć jakieś takie duże wahnięcia związane z balansem, bo albo balancing data slate'y będą wychodzić, albo pojawiać się będą nowe punkty, nowe kodeksy i tak dalej. No i końcówka danego kwartału to jest taki fajny moment na podsumowanie tego, jak to wszystko wygląda. No i możemy sobie w tym momencie, myślę, że zapoczątkować taką serię tego typu materiałów, zaczynając właśnie od pierwszego kwartału tego roku. Pierwsza sprawa, najważniejsza, czym się sugerowałem, na jakiej podstawie oceniałem armię. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o to, jak prezentuje się armia pod kątem grania dla gracza singlowego. Rozmawiamy tutaj o pojedynczym graczu, który wybiera się na dany turniej i zastanawia się, jak w teorii, biorąc pod uwagę wyrównany poziom jego i jego przeciwnika oraz wyrównany poziom listy w zakresie danego kodeksu, no bo to też wiadomo, że w wielu kodeksach można złożyć rozpiskę bardzo, bardzo dobrą, a także bardzo, bardzo słabą, więc to też trzeba mieć na uwadze, ale dotyczy to grania singlowego i ta lista ma dać takie bazowe podejście do tego, gdzie umiejscowić jakąś armię. Nie bierzemy tutaj pod uwagę drużynówek, jakiegoś wyliczania różnego rodzaju kontr i tak dalej, bo to jest zupełnie inny świat. To też jest kwestia taka, czy gramy drużynówki trzyosobowe, czy pięcioosobowe, czy ośmioosobowe. To wtedy jakość tych konkretnych armii może być naprawdę najróżniejsza, tak? Ponieważ może się zdarzyć na drużynówce ośmioosobowej, armie z tieru mojego czwartego, czyli te takie słabe, mogą akurat idealnie kontrować przykładowo 4-5 armii z tieru bardzo dobrego, no i dzięki temu znajdą się na tej drużynówce. To jest zupełnie inna inszość. Tutaj po prostu ustawiamy sobie na takiej zasadzie, że bierzemy indeks czy kodeks danej armii i określamy taką bazową siłę, czyli ile można wycisnąć z danej frakcji. No i tutaj po prawej macie od razu taką ściągę odnośnie tego, jak rozumieć konkretne tiery, czym one się różnią, no bo to, że jest ich 5, to swoją drogą. Natomiast ja sobie podszedłem do takiego tematu, że dzielę armię, jeżeli chodzi o siłę, na takie armie jadące troszeczkę na autopilocie, na zasadzie, że macie tak dobre zasady bazowe, że ciężko jest coś popsuć samodzielnie i nie wymagają te armie zbyt dużo od gracza i bardzo często jest tak, że to ta armia ciągnie gracza do góry, a nie na odwrót, tak? Takim dobrym przykładem takiej armii były Eldarzy na początku 10 edycji, którzy mieli bardzo mocne zasady. Teraz to się troszeczkę zmieniło, ale zawsze w mecie jest kilka takich armii, które zdecydowanie się wybijają pod kątem zasad. No i jakby nerfy zasadowe dla tych armii zupełnie nas nie zdziwią, jeżeli się pojawią, bo są oczekiwane. O czym zresztą tutaj będę mówił w przypadku jednej, jedynej armii, która akurat w moim mniemaniu zasługuje na tą rangę celujący. Armie bardzo dobre, to są takie armie, które po prostu bierzecie na singla i możecie spokojnie walczyć o top 10, jeżeli wasz skill na to pozwala. To są armie, które delikatnie ciągną za uszy, ale już mają pewnego rodzaju problemy, już jakoś tak ich wady są bardziej widoczne na papierze. No i taka ich siła jest troszeczkę mniejsza od tych armii celujących. Ale to są jednocześnie armie, z którymi czujemy się po prostu komfortowo, tak? Jesteśmy dobrze przygotowani, mamy fajną rozpiskę, fajną armię, no i to jest coś, co nie powinno nam przeszkadzać. Armie dobre, mój ulubiony tier. Uważam, że im więcej armii w tym tierze, tym lepiej dla gry. To są po prostu armie okej. Nie za dobre, nie za słabe, mają swoje plusy, mają swoje minusy, mają swoje dobre paringi, mają złe paringi. Gra się nimi fajnie, ale też za błędy może nas pokarać. Takie typowe średniaczki, które powinny oscylować wokół tam 50% win ratio i wtedy powinno być dobrze. I według mnie to są właśnie takie armie pomarańczowe, czyli dobre.
Armie słabe, ten czerwony tier, to są armie, które troszeczkę męczą gracza, gdzie bardzo często jest tak, że to gracz musi coś wyrzeźbić z danej frakcji, ponieważ słabości są silniejsze niż ich zalety, no i trzeba na to bardzo, bardzo uważać. To są armie, które uważam, że wymagają bardzo dużego ogrania. To są armie, których bazowe zasady są albo słabe, albo trudne do użycia tak na dzień dobry. I na ten moment, jeżeli gracz jest słaby w 40, no to raczej tymi armiami od zdecydowanej większości innych armii będzie po prostu zbierał baty, ponieważ trzeba troszeczkę pograć tymi frakcjami, żeby coś z nich wydusić, ale jednocześnie da się coś z nich wyrzeźbić, bo zdarzają się sytuacje nawet na dużych turniejach, gdzie takie frakcje mogą zająć wyższe miejsca. No i tier beznadziejny, no to są armie, które po prostu praktycznie z każdym przeciwnikiem wychodzą na dzień dobry i widzą, że nie walczą o zwycięstwo, tylko walczą w 20-stopniowym systemie o jakieś tam 6-14, 8-12, jak jest remis, to jest fantastycznie i tak dalej. No po prostu armie słabe, które bardzo mocno odstają, czy to w warunkach metowych, bo akurat taka jest sytuacja w naszym kodeksie, czy to na przykład w warunkach grania na konkretne scenariusze, czy w warunkach po prostu siły czystej kodeksów. O tym będę szczegółowo mówił, kiedy będę opowiadał, ponieważ mamy tam, zdradzę już teraz, trzy armie i każda znajduje się tam troszeczkę z innego powodu. Tier celujący, Necroni, zdecydowanie najsilniejsza frakcja obecnie. Bardzo mocny kodeks, który już na starcie dostał nerfa dla Immortali, ale ze względu na bardzo stabilne kanopteki, przede wszystkim wrajty, oraz na bardzo tanie ktany, których damage oraz wyporność są bardzo, bardzo wysokie, jeżeli chodzi o koszta punktowe. To są elementy, które sprawiają, że mamy bardzo solidną armię. Dwa detachmenty w kodeksie, kanoptek Kurt oraz Hypercrypt. Jeden zogniskowany wokół kanopteków, przede wszystkim wrajtów oraz Doomstalkerów. No i drugi zorientowany na bardzo różne unity, można grać z monolitem, można grać bez monolitu. W obydwu tych detachmentach gra się ktany, które są po prostu fenomenalnymi unitami, czy to Transcendent, czy to Void Dragon, czy to Nightbringer. Bardzo często mocne turniejowe rozpiski grają 2-3 takie ktany i też te ktany są takim wyznacznikiem dla całej reszty armii, ponieważ musimy liczyć się z tym, że Necroni będą bardzo popularni na turniejach, no i musimy jakoś sobie radzić z tymi ktanami, czy to poprzez profile ofensywne, żeby ich zabijać, czy to przez profile defensywne, żeby zbyt szybko od nich nie umierać, albo przez profile na przykład szybkościowe, żeby radzić sobie z ich dość niską szybkością itd., itd. Ogółem frakcja celująca to są takie armie, które mają, mówiąc brzydko, wywalone na metę, wywalone na to, jaki jest skład innych armii na turnieju, bo one czują się na tyle komfortowo, że to do nich trzeba się dostosowywać, a nie one dostosowują się do reszty, nie? W mojej ocenie obecnie mamy do czynienia tylko z jedną taką armią i tutaj też od razu zaznaczę, że mimo, że jest to ten profil celujący, jakieś nerfy, choćby tam punktowe dla tych ktanów, powinny się pojawić, bo mówmy się, jeżeli dzisiaj wszystkie ktany dostają plus 20, plus 30 punktów, to praktycznie nic nie zmienia, tak? Więc możemy na bazie tego stwierdzenia założyć, że nerfy są potrzebne, ponieważ nawet takie delikatne podrożenie tych ktanów o 20-30 punktów tak naprawdę nie będzie miało aż takiego impaktu na grę, na rozpiski tych Necronów. A jednocześnie zaznaczę, że jest to najsłabszy celujący unit od bardzo, bardzo dawna w mecie, co jest pewnym komplementem dla mety w 40 obecnie, gdyż te Necrony owszem są najsilniejsze, ale one nie odstają w taki sposób jak Eldarzy na przykład odstawali na premierę 10 edycji, nie? Wtedy dosłownie Eldarzy grali w swoją grę, natomiast tutaj Necrony są takie pół kroczku, bym powiedział, przed armiami bardzo dobrymi, a nie dwa kroki, tak? Gdzie żebyśmy to mieli tam jakoś plastycznie opowiedzieć, to musielibyśmy stwierdzić, że Necroni są tutaj na piętrze czwartym, a bardzo dobre armie to jest piętro 3,5. A wcześniej było tak, że mieliśmy bardzo dobre armie na 5-3,5, ale Eldarzy to byli gdzieś tam na 6, nie? Więc to jest ta różnica, nie? Więc owszem, są mega, mega mocne te Necrony, ale jednocześnie można z nimi spokojnie walczyć. Armie bardzo dobre. Space Marines, Death Guard, Chaos Knights, Tyranidy, Adepta Sororita i Gwardia Imperialna, Imperial Guard. Mamy tutaj 6 frakcji, 6 bardzo dobrych armii, które sobie fajnie radzą na turniejach, tak jak mówiłem tutaj po prawej stronie, jeżeli chodzi o słowniczek, armie, które
pozwalają nam walczyć spokojnie o zwycięstwo na singlach, które spokojnie pozwalają walczyć o top 3, o top 5 na masterach w Polsce. Bardzo fajne frakcje, które sobie świetnie radzą w obecnej mecie, mają bardzo dobre zasady i po prostu dobrze grają, aczkolwiek trzeba z nimi uważać, bo można łatwo sobie zrobić krzywdę. Pierwsza taka adnotacja, Space Mariny oceniamy tutaj ze względu na różnorodność zakonów przez pryzmat najsilniejszych możliwych złożeń. Obecnie mamy takie w mecie powiedzmy trzy pomysły, które górują nad całą resztą. To są rozpiski strzeleckie, czy to z samolotami, czy z jakimiś repulsorami, lancerami i tak dalej, oparte na Iron Stormie, czyli na takim strzeleckim detachmencie, oraz rozpiski bardziej nastawione na kombat, albo na Black Templarach, które korzystają ze specyficznych unitów związanych z Black Templarami i to się gra albo na Gladiusie, albo na Black Templarowym detachmencie pod Filną Pejny przede wszystkim. I Blood Angele, które też gramy albo na Gladiusie, albo na tym Blood Angelowym detachmencie, który teraz dostał wzmocnienie na plus 2 do siły i plus 1 atak w szarży. I to są tak naprawdę armie, rozpiski, które oceniamy jako bardzo dobre. Cała reszta, jakieś kosmiczne wilki, jakieś próby grania Salamander i tak dalej, to są rzeczy, które byśmy powiedzieli, że to są raczej dobre. Natomiast jest tam kilka takich kwiatków, jak na przykład Imperial Fisty, które są, myślę, na granicy beznadziejnego i słabego, nie? Więc to, żebyście mieli na uwadze, że jeżeli rozmawiamy o Space Marinach, to po prostu rozmawiamy tutaj o najsilniejszej opcji Space Marinowej, jaka jest tutaj do dyspozycji. I jeszcze informacyjnie po prostu zrezygnowałem z jakiegoś takiego podziału na Blood Angele, Space Wolfy i tak dalej, ponieważ Space Mariny mają jeden swój własny kodeks. Nie pojawiły się na razie inne kodeksy, tam Blood Angel i tak dalej, i tak dalej. I jednocześnie teraz budowa rozpisek Space Marinowych jest taka bardziej płynna, ponieważ to, co nas ogranicza, to bardziej jest kwestia keywordów, że nie możemy na przykład dołączyć do armii z Kalgarem ultramaryńskim, Death Company z Blood Angels i to nas ogranicza, a nie kwestia detachmentu, tak? Ponieważ przykładowo możecie sobie zagrać na przykład na tej Stormlancy, która jest fluffowo niby tam opisywana jako White Scarsy, tak? No ale możecie grać unitami z Blood Angels, tak? Więc tak naprawdę to wszystko jest teraz bardzo mocno przemieszane. Jeżeli inne frakcje dostaną jakąś inną konkretną książkę i one będą naprawdę się różnić, no to myślę, że wrócimy do takich podziałów w Space Marinach. Natomiast teraz to po prostu jest jedna armia i wszystko jest wrzucone do takiej jednej zupki. Możemy łączyć tak naprawdę wszystko ze wszystkim, ile wlezie, więc tutaj pozycja jest po prostu jedna. Death Guard, bardzo duże buffy w Balancing Dataslate, bardzo tani Battleline w postaci Plague Marinów. Bardzo fajne zasady w postaci tych aur, zarówno aura minus 1 do weapon skilla i ballistic skilla, jak i aura minus 1 do save'a, która powoduje, że mamy takie oszukane AP1 na całej armii, łącznie z tak zwanego łokcia. Kiedy bijemy ze zwykłej broni w kombacie, czy nawet nasze rhino obniża save'a w takim kombacie z tej aury. Oczywiście to wszystko w połączeniu z aurą minusu do toughnessa. Bardzo mocna zasada fight firsta na bardzo tanich charakterach, jaką są fold, blight, spawni. Oraz ciągle fenomenalni biologusi, którzy dają nam darmowe gemy na granaty, które bufują nas za naprawdę niski, niski koszt. To wszystko powoduje, że na ten moment Death Guard radzi sobie wyśmienicie, bo ma fajne zasady bazowe, dobrze sobie radzi z wrogimi armiami kombatowymi, fajnie się bije, nieźle strzela, no i ma dostęp do łatwego sojuszowania się, o tym nie powiedziałem wcześniej. Z perspektywy singla bierzemy pod uwagę, że każda z armii może się sojuszować w jakiś tam konkretny sposób i to wpływa na ich ocenę. Aczkolwiek w armiach imperialnych no to po prostu jest bardzo równe, bo każda armia może wziąć jakiego, takiego samego sojusznika, jest ok. Natomiast w chaosie jest troszeczkę gorzej, natomiast Death Guard tutaj po tych zmianach ma najłatwiejszą sytuację, ponieważ sojuszuje się z Nurglingami, nie potrzebuje dokupować żadnego podatku, żeby wziąć te Nurglingi. Świetnie sobie radzi z tymi Nurglingami, może sobie wziąć też Chaos Knighty jako dodatek. No i po prostu z każdą z tych opcji jest bardzo, bardzo fajny. No i radzi sobie bardzo dobrze w tej grze. Chaos Knighty. Armia nudna do opisywania, ale trzeba jej oddać, że jest po prostu bardzo, bardzo mocna w obecnej mecie. Mamy tutaj kwestię tak naprawdę 12 War Dogów, gramy jednego Stalkera, no i gramy sobie karniwory z brigandami i do tego dorzucamy sojuszujące Nurglingi w postaci tam trzech unitów i mamy naprawdę fajną, wprawdzie kompaktową, można powiedzieć, że nudną, ale mimo wszystko bardzo dobrą
Armię. To, co odróżnia Chaos Knighty od imperialnych knightów, to fakt, że można złożyć rozpiskę na dużej ilości maluchów, bez brania tych dużych knightów, które mogą być celem dla przeciwników, dla dużej armii pancernej. Tutaj jest trudniej stracić 400 punktów za jednym zamachem. A druga sprawa, zdecydowanie najważniejsza, w Chaos Knightach jest stratagem, który pozwala na przenikanie ścian oraz wrogich modeli w szarży i w movemencie. I to jest to, co powoduje bardzo dużą różnicę między tymi dwoma armiami knightów, bo może się wydawać, że to bazowo jest podobne, natomiast tutaj różnica jest diametralna, ponieważ fakt, że te knighty się nie blokują na terenach, nie blokują się na przeciwnikach, nie można ich tak łatwo zamknąć w deploymencie, żeby one po prostu nigdy stamtąd nie wyszły, no to jest różnica między po prostu bardzo silną zasadą, a armią po prostu przeciętną, więc tutaj Chaos Knighty mają zestaw bardzo dobrych datasheetów, bardzo fajnych stratagemów. Są też po prostu w bardzo dobrej pozycji, jeżeli przeciwnik nie ma wystarczająco dużej ilości pepanca, a jednocześnie nie przeszkadza im to, że mają dość słabą zasadę bazową opartą na Battle Shocku, no ale to nie jest, tak jak mówię, decydujące. Tyranidy, bardzo fajny przykład kodeksu, który wyszedł w 10 edycji. Ten kodeks wydaje się taki najbardziej wyważony. No i sytuacja jest bardzo podobna jak w Space Marines. Jeżeli rozmawiamy o tyranidach, to raczej rozmawiamy albo o rozpiskach takich typowo swarmowych, na Unending Swarmie, gdzie gra tam około 200 modeli z ruchem po strzale, z ruchem reakcyjnym i tak dalej. I po prostu zalewamy taki stół taką hordą. Albo próbujemy raczej Invasion Fleeta ze względu na dostęp do stratagemu na 5 plus Feel No Paina i bazujemy tam na bardzo mocnych, grubych modelach, które działają same z siebie fantastycznie, a jak dostaniemy jeszcze tego Feel No Paina, no to po prostu dłużej wytrzymują na stole. Jeżeli chodzi o te grube modele, no to tutaj mówimy o egzorcynach i maleceptorach. Gra się w różnej konfiguracji od 4 do 6 takich monstrów. Do tego czasami się dostawia jakieś Old One Eye, jakieś Screamel Killery, jakieś Carnifexy, jakiegoś Hive Tyranta można rzucić, albo Tyranofexa, no i dorzuca się biaworką, pyroworką, gargulcami. No i oczywiście do tego jeszcze trzeba dodać Neuroliktory, które są jednymi z najlepszych modeli per punkty w całym systemie. No i to jest taki rdzeń, który fantastycznie odnajduje się na obecnych stołach. Podobnie jak w Space Marinach, no można te tyranidy zepsuć, możecie wziąć na przykład Stampede, która jest dużo, dużo słabsza niż taki Invasion Fleet i wtedy jest problem. Natomiast jeżeli sobie zagieracie na tych właśnie egzokrynach z Tyranofexem, z maleceptorami i dorzucicie do tego detachment, który daje im piątkę Feel No Paina, to naprawdę wyniki to przynosi bardzo, bardzo przyzwoite, a jednocześnie armia jest dość taka uniwersalna właśnie z singlowego punktu widzenia, bo ona może właśnie dostać i sustainy na wrogą piechotę i litany na wrogie pancerki, więc sobie całkiem nieźle tutaj radzi. No jest właśnie taka fajna, przyjemna do grania, bardzo, bardzo mocna. Adepta Sororitas, armia, z którą mam zawsze bardzo dużo problemów, jeżeli chodzi o cenę, ponieważ jest to armia niewdzięczna z tego powodu, że bazowo jest ok, powiedzmy, że to jest taki poziom dobry, ale strasznie dużo rzeczy można z niej wyciągnąć, jest strasznie uniwersalna i ma zasady pozwalające grać jej właściwie przeciwko każdej armii w grze. Może zagrać defensywnie, może zagrać ofensywnie, jest strzelanie, jest walka wręcz, są bardzo fajne strategie, bardzo dobre ulepszenia, a przede wszystkim są podstawiane kostki, przez co generujemy dużo większe niż normalnie zagrożenie w Overwatchach, w deklarowaniu szarż, bo możemy sobie dorzucić po prostu szósteczkę do danej szarży i być bliżej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że armia Adepta Sororitas obecnie jest takim workiem prezentów, gdzie wkładacie rękę i wyciągacie coś fajnego. Ale jednocześnie większość unitów jest dość drobna, łatwo się tutaj pogubić i jednocześnie trzeba cały czas bardzo mocno myśleć w kontekście tego, jak używać tych zasad specjalnych, żeby to miało największy sens. Więc ta armia tutaj jest na takiej granicy, bym powiedział. Ona jest taka raczej bardzo dobry minus, ponieważ w rękach bardzo dobrego gracza, to ona spokojnie jest w tym miejscu, tak? Jeżeli weźmie ją gracz przeciętny, to myślę, że ona nawet może w jego oczach być słaba po prostu na czerwono, a w rękach gracza po prostu dobrego może być po prostu dobra, nie? Więc
Ona to miejsce ma tak z takim delikatnym marginesem, z taką uwagą, że prawdopodobnie nie u wszystkich graczy ona jest taka wybitna. Natomiast bazowo zestaw datasheetów, zasad, ulepszeń, strategemów predysponują ją do tego, żeby została zaliczona do tego zielonego tieru armii bardzo dobrych. No i podobnie z Gwardią Imperialną, chociaż tutaj case jest troszeczkę odwrotny, ponieważ mamy sytuację bliższą tego, co jest w Space Marines oraz w Tyranidach, czyli gwardię jest bardzo łatwo popsuć. Obecnie bardzo dobre armie gwardyjskie to są armie, które w pełni korzystają z zasady detachmentowej, czyli z litali, kiedy stoimy w miejscu, a więc kiedy gramy na artylerii. Mantykory, meduzy, bazyliszki, to wszystko bardzo lubi się z zasadą specjalną gwardii. Do tego dorzucamy 12-18 bulgrynów, żeby móc jakoś blokować przeciwnika przed dojściem do naszej artylerii. Dorzucamy jakieś command składy, dorzucamy Urszulę Krit, dorzucamy Leontusa po to, żeby bufować tą naszą artylerię, żeby siekać jak najmocniej. Tam się też bierze Scout Sentinely po to, żeby dostawać buffy znowu, szczególnie dla naszej artylerii. No i ewentualne dodatki, które mamy. Natomiast jeżeli chcecie pójść w rozpiskę typowo czołgową, nie, 5 Lemanów, Rogaldorn i tak dalej, albo w rozpiskę taką bardziej piechotną, na zasadzie 60-80 infantry składów, jacyś Kriganie, jacyś Kataczanie, jakieś Scionsy i tak dalej, jako rdzeń armii, no to już jest wtedy armia na pograniczu pomarańczowego i czerwonego. Myślę, że to są takie rozpiski na zasadzie dobry minus. Trzeba po prostu niestety zagrać troszeczkę nudną wersją gwardii obecnie, żeby mieć dobre wyniki, czyli trzeba bazować na tej artylerii, bo to jest taka rozpiska czysto matematyczna, tak? Macie określony wygar, macie bufowanie tego wygaru i po prostu liczycie na to, że ta artyleria zmiecie przeciwnika z pola bitwy i zapewni wam zwycięstwo. Natomiast to wszystko musi działać ze sobą w bardzo dużej synergii. A jeżeli tylko odchodzimy od tego schematu, jeżeli stawiamy bardziej na czołgi czy na piechotę, bo jasne, one mogą być w tych rozpiskach, bo zresztą bardzo często gra się na przykład jednego Tank Commandera z Demolisherem w tych rozpiskach artyleryjskich, no ale tu mówimy o takim dodatku, tak? A nie o sytuacji, gdzie gramy na przykład 5 czołgów i jedną Mantykorę albo jednego Bazyliszka, nie? Więc o tym trzeba tutaj pamiętać, dlatego ta Gwardia Imperialna to też jest takie piąteczka z minusem, z pewnym takim właśnie zaznaczeniem, że to tylko w konkretnych złożeniach występuje jako armia bardzo dobra. Tier dobry, czyli te wszystkie takie armie, mówiąc brzydko przeciętne, ale to jest w sumie złe słowo, one są po prostu ok, tak? Są plusiki, są minusiki. Adeptus Custodes, War Eaters, Eldarzy, Tau, League of Wotan, Orki i Grey Knighti. Tutaj od razu uwaga, Tau oceniane z perspektywy indeksu. Kodeks pojawia się w drugiej połowie marca z grubsza, tam jest to pudełko, potem premiera kodeksu i tak dalej, więc oceniamy tę frakcję z perspektywy indeksu. Armia, która dostała bardzo duże buffy w Balancing Data Slate, ale niestety armia cierpiąca na dwie poważne wady. Pierwsza, syndrom 4 plus inwa. Po prostu jeżeli będziecie słabo rzucać 4 plus inwy, to po prostu będziecie umierać zbyt szybko i te wszystkie wasze fajne zasady nie zdążą zagrać i nie zdążą wygrać wam gry. Więc jest to spory problem. Drugi problem to jest stosunkowo niewielka mobilność. Trzeba bardzo mocno kombinować w tych kustodesach. Obecnie, jeżeli chodzi o optymalne złożenia, no to dominuje piechota. Po prostu sobie składamy wardenów, gardów i terminatorów w różnego rodzaju sekwencjach, w różnego rodzaju proporcjach. No i gramy takimi właśnie blobami piechotnymi. Dorzucamy tam Blade Championów, kapitanów, dorzucamy Trajana i staramy się tutaj w ten sposób grać. W Custodes bardzo ważna jest rola sojuszników, więc albo dorzucamy tam sojuszujące się jednostki z własnego kodeksu tak naprawdę, czyli różnego rodzaju sisterki, czy to witchseekerki, czy prosekutorki, albo właśnie dobieramy sobie kaliduskę, czy dobieramy sobie jakąś unity inkwizycyjne. To jest bardzo ważne tutaj, ponieważ tych Custodes jest za mało, oni są zbyt elitarni i jednocześnie zbyt powolni, żeby dobrze robić różnego rodzaju misje, więc potrzebujemy jakiegoś takiego tańszego wsparcia. Można kombinować z motorkami, które są już tak powiedzmy rozważalne po ostatnim Balancing Data Slate'cie i można jak najbardziej kombinować z Caladiusem Graftankiem.
Natomiast nie polecam kombinowania z dreadnoughtami. To jest właśnie case Adeptus Custodes. Są fajne zasady, są fight firsty, są redukcje damage'a, są darmowe strategie bez kapitanów, jest bardzo fajny Trajan, który ignoruje modyfikatory w walce, czy to w shootingu, czy w kombacie, więc zestaw zasad jest spoko, datasheety są ok, ale no, tak jak wspomniałem, armia ma swoje minusy, więc jej bardzo dużo trzeba tak naprawdę, żeby ona się znalazła na tym bardzo dobrym poziomie. Ona by musiała mieć naprawdę fenomenalne zasady albo jeszcze niższe koszty, żeby wskoczyła gdzieś tam w ten zielony obszar armii bardzo dobrych. World Eatersi to jest armia, która działa tylko i wyłącznie w jednej fazie, czyli w kombacie, ale działa tam bardzo, bardzo dobrze. I to jest właśnie case, dlaczego ona jest dobra. Ponieważ w sytuacji, w której walczymy z armią, którą możemy roznieść w tym kombacie, to mamy bardzo duże szanse, że to zrobimy, bo tam profile, czy to w Angronie jako Pepansu, czy to w Eightboundach, albo w Berserkerach są bardzo, bardzo fajne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ta armia spojrzy na przykład na 5 Rhinosów, w których wróg trzyma wkładkę, no to ona może tylko patrzeć, tak? No bo podleci do tych Rhinosów, otworzy te Rhinosy, a wkładka się wysypie i to ta wkładka będzie decydowała, jak z tymi World Eatersami zagrać, tak? Oczywiście jest fight first, więc nie zawsze możemy zaszarżować tych World Eatersów. Jest ten bardzo fajny surge move na Berserkerach, który powoduje, że możemy się wkleić w jednostkę strzelecką, która nas nie zaboli. Więc to są rzeczy, które jak najbardziej działają, ale to też są rzeczy, dookoła których możemy grać. Dlatego armia stricte czysto kombatowa, która nie za bardzo posiada jakikolwiek dodatkowy shooting, jest armią skazaną po prostu na bycie co najwyżej dobrą. Ona ma dobre paringi, ma złe paringi, jest po prostu wybitna w jednej fazie, ale kuleje w innej, no i dlatego nie jest w tierze bardzo dobrym. Eldarzy, frakcja, która wcześniej była niebieska, celująca, potem może w najgorszym wypadku bardzo dobra plus, no obecnie po tych wszystkich nerfach jest po prostu ok. Night Spinner, Wraith Blade, Incarn, to wszystko dostało poważne nerfy, tam dalej są fajne sztuczki, jest fajny wygar, są fajne datashity, ale siła tego kodeksu została drastycznie obniżona, a jednocześnie elfy same z siebie są dość papierowe, tak? Jeżeli nie gramy Avatara of Kane'a i nie gramy w Raid Guardów, no to skazani jesteśmy albo na granie drobną piechotą z rezerw, albo na inwestowanie w falcony, które jakoś tam podbijają nam przeżywalność, tak? Więc to jest ta kwestia, że te elfy są teraz dość miękkie, ich sztuczki zostały ograniczone. Dalej, jak najbardziej, można wyciągać wartościowe wyniki, można się starać, ale to już nie jest ten poziom, który był teraz. No i z czystym sumieniem myślę, że każda z tych zielonych armii, o tej niebieskiej nie wspominając, jest delikatnym faworytem w starciu z Eldarami. Teraz ta armia jest po prostu na takim poziomie, na jakim powinna być. Tau, no z jednej strony pojawia się ten kodeks, więc tutaj za dużo nie chcę opowiadać, bo to jest takie bardzo mocno przeszłościowe. Tau, podobnie jak World Eatersi, działa fenomenalnie w jednej fazie, jest to faza shootingu, aczkolwiek ona ma ten problem, że ten shooting działa dobrze tylko i wyłącznie w momencie, kiedy jest bardzo mocno zbufowany i tak jak mieliśmy kwestię umiejętnego wykorzystywania zasad w Sororita albo umiejętnego złożenia rozpiski w Imperial Guardach czy na przykład w Tyranidach, tak, w Tau jest kwestia tetr, czyli unitów, które kiedy spotują, dają pełen reroll hita. To jest mega, mega ważne dla armii, która ma Ballistic Skill 4+, więc jeżeli mamy te tetry i właściwie obowiązkowo musimy mieć 3 składy po 2 tetry w naszej rozpisce, to wtedy drastycznie zwiększamy jakość naszej armii, no i to tutaj zasługuje na ocenę dobrą, bo mamy armię bardzo fajną w shootingu, no ale oczywiście beznadziejną w kombacie, aczkolwiek case shootingu versus kombatu jest taki, że shooting jest lepszy, ponieważ jeżeli mamy transport przed sobą, to w shootingu jesteśmy w stanie otworzyć ten transport, a potem otworzyć wkładkę z innego unitu, który strzela. Jeżeli chodzi nam o szarże, to prawie nigdy nie jesteśmy w stanie rozwalić unitu w transporcie, jeżeli ten transport został dopiero zaszarżowany w tej turze, tak? Oczywiście to jest możliwe, jak najbardziej, ale jest to bardzo, bardzo trudne, dlatego shooting tutaj ma delikatną przewagę i też z takiego po prostu uniwersalnego, singlowego podejścia do gry, no uważam, że jeżeli już mielibyśmy stawiać na jakąś fazę, no to zdecydowanie łatwiejsza jest tutaj faza shootingowa.
ale ze względu na to, że Tau nie ma tego kombatu, nie jest takie uniwersalne, jakbyśmy chcieli, no to nie może być wyżej. Drugim bardzo dużym problemem Tau jest to, że jest to armia, w której praktycznie nie da się złożyć sensownej rozpiski, nie oddając Bring It Down dla sekundarek Fixed, tak? Ponieważ Kryzysy, Hammerheady, Devilfishe, Ghostkille, Riptide, wszystko to, co było albo będzie grywalne w Tau, jest pojazdem. I tutaj bardzo łatwo oddajemy po prostu automatyczne 20 punktów z Bring It Down, co powoduje, że no, kiedy jest 90 punktów do zdobycia bez modelarki, no to prawie 20% wszystkich punktów oddajemy przeciwnikowi tak naprawdę gratis, nie? Więc ciężko jest tutaj Tau robić wysokie wyniki, trzeba sobie radzić ze specyfiką tej armii i to jest jej duży, duży problem. League of Wotan, kolejna bardzo specyficzna armia, kolejna bardzo specyficzna frakcja. Znowu, strzelanie na 4+, takie bazowe, ale fajne zasady, które to potęgują. Fajny kombat w postaci berserków, którzy też tam potrafią przywalić, więc okej. Okay. Armia, która stoi z agitaurami, unitami, które drastycznie zwiększają jej mobilność, ponieważ pakujemy tam naszą armię do środka, mamy scouta, no i bardzo szybko znajdujemy się u przeciwników. Ale ze względu na to posiadająca bardzo poważny problem, gdyż wrogie skołty oraz wroga infiltracja, czyli wszystko to, co powoduje, że te sagitaury nie mogą wyjechać ze swojego deploymentu, wszystko to, co blokuje te wotany w miejscu, no powoduje automatycznie, że te wotany nie mogą być ocenione wyżej. Ogólnie mówiąc, jest tak naprawdę jedna rozpiska, która tam bazuje tam na 4-5 transportach, bo jeszcze można powiedzmy zagrać na 4 sagitaurach i dorzucić Hecaton Land Fortressa, ale to wszystko sprowadza się do tego, że pakujemy naszą armię w większości do transportów i próbujemy jak najszybciej wyjechać do przeciwnika, tak? Jeżeli mamy sytuację, w której ktoś blokuje nasze transporty, albo tworzymy jakąś rozpiskę, w której nie ma transportów, no to automatycznie mamy bardzo, bardzo duże problemy i po prostu armia Wotan jest w takich sytuacjach skazana na bardzo, bardzo mocne rzeźbienie. Więc jeżeli ta armia może rozwinąć skrzydła, to ona nawet może być na poziomie bardzo dobrym. Ona spokojnie może grać z rozpiskami bardzo dobrymi na tym zielonym tierze, ale jednocześnie zdarzają się frakcje, jak na przykład Adeptus Mechanicus, który znajdzie się niżej, które są w stanie przyblokować bardzo mocną infiltracją taką League of Wotan i dzięki temu po prostu wygrać grę. Frakcja dość taka zero-jedynkowa, jeżeli chodzi o krasnoludy, dość taka właśnie zależna od tego, czy przeciwnik jest w stanie nas odpowiednio skontrować. Dlatego, tak jak mówię, ma wady, ma zalety, ma ballistic skill i weapon skill bardzo często na 4+, więc jest też oceniona na czwóreczkę szkolną, czyli na dobry. Oreczki z kolei, znowu tutaj mamy indeks, można powiedzieć, że rozwiązany. Bardzo podobna armia do Wotanów pod tym kątem, że bazujemy na transportach. Czy to na Forge Worldowych Big Truckach, czy na Truckach, albo na Battle Wagonach. Dorzucamy tam różnego rodzaju wkładki. W przeciwieństwie do Wotan mamy raczej 1-2 unity shootingowe, takie jak Lutasy i Flash Gitsi z Badrukiem, a cała reszta jest kombatowa. Są Boizi, jest Nagasi, można grać Noby, można grać Mega Noby i próbujemy przeciwnika zabić w kombacie. Mamy zasadę WA, która umożliwia szarżowanie po adwansie, więc bardzo mocno zwiększa nam mobilność, szczególnie, że wyskakujemy jeszcze dodatkowe 3 cale z transportów. Problemy oreczków są dwa. Jeden bardzo podobny do tych Wotan. No jeżeli macie armię, która opiera się na 4 transportach i jakichś tam 2 bohaterach, którzy nie przechodzą przez ściany, bo to na przykład jest Gazgul i Mozrok, no to lecicie, infiltracja, blokujecie im przejście i niech po prostu się zatrzymują na tym screenie i niech się biją tam, gdzie wy chcecie, żeby się bili. A druga sprawa to jest w ogóle kwestia złego według mnie zbudowania zasady WA i to są dwa problemy z tym WA. Pierwszy jest taki, że krzyczymy go na początku battle rundy, a więc w momencie, kiedy nie zaczynamy, to na początku tury przeciwnika, przeciwnik już wie, czy krzyczymy WA. I jeżeli krzykniemy na przykład w drugiej turze, to my możemy sobie naszym movementem, naszym shootingiem, naszym kombatem odpowiednio skontrować te ła orków. No i jest to bardzo, bardzo duży problem dla gracza orków. A druga sprawa jest taka, że bardzo wiele datasheetów w orkach ma dodatkowe bardzo fajne zasady związane ze swoim działaniem. Jakieś dodatkowe ataki, dodatkowe bonusy itd., itd. Ale to wszystko jest zapisane, że działa tylko i wyłącznie, kiedy jest ła. Czyli przez 20% gry, przez jedną rundę, nie?
Trochę szkoda. Jeżeli wyjdą jakieś takie detachmenty czy jakieś zasady w kodeksie, które powiedzą nam, hej, traktuj się jakbyś miał dodatkową turę, no to mega spoko, nie? Natomiast teraz to jest takie troszeczkę kulawe. Natomiast ta armia dalej na Flash Gitsach i Lutasach potrafi wygarnąć w shootingu. Dalej ma bardzo fajny kombat, ma dużo fajnego śmietnika do robienia misji, ma fajne unity, ma bardzo fajne zasady. Tam jest bardzo duży wysyp keyworda grenade, żeby rzucać granaty. Bardzo fajny wysyp zasad anti-vehicle i anti-monster, co jest mega rzadkie akurat, a w orkach jest tego całkiem sporo. Więc tam można fajnie sobie składać jakieś kontry. Orki przykładowo bardzo dobrze działają na nekrony, które są celujące i akurat to, że orki wygrywają z buildami tymi najmocniejszymi na nekronach, wcale nie jest takie zaskakujące. No ale tak jak wspomniałem, przykładowo armie z słabszych tierów, jak na przykład Adeptus Mechanicus, są w stanie ogrywać te oreczki, na przykład odpowiednio się screenując i blokując im ruchy. Tak jak mówiłem przy Wotanach, jest to po prostu case armii takiej bardzo mocno zero-jedynkowej, która ma swoje wady, która ma swoje zalety. No i Grey Knights, kolejna czysta, dobra armia, po prostu w punkt 50%. Są rzeczy, które robi fenomenalnie, są rzeczy, które robi beznadziejnie. Fenomenalne wykonywanie misji, w szczególności sekundarek i bardzo dużo pestek, bardzo dużo sztuczek, cofania się do rezerw, przeskakiwania po stole i tak dalej. Wszystko mega fajnie i jednocześnie bardzo wysoka odporność na wrogie pestki, ponieważ praktycznie cała armia ma 2 plus armor save'a. Co jest problemem? Problemem jest Pepans, odwieczny problem od samego początku 10 edycji. Mamy bardzo duży problem. Tak naprawdę najlepszym pepancem bardzo długo w indeksie był Librarian, ponieważ ma moc, która zadaje bardzo dużo mortali na 2+, no i te mortale były właśnie takim pepancem przeciwnika. Problem jest taki, że na jedynce te mortale lecą w Librariana, więc tu jest problem, no ale trzeba sobie z tym jakoś radzić. Przeciętna taka typowa rozpiska Grey Knightów na dużym, poważnym turnieju to jest 2-3 Librarian na dzień dobry i dopiero potem sobie dorzucamy różne unity. No i warto tutaj wspomnieć o sporych buffach w Balancing Data Slate, gdzie lekko wygarb pepancowy pojawił się na tak zwanych nosidełkach, czyli Nemesis Dread Knightach, czy to zwykłych, czy to Grandmasterach. No i tam troszeczkę ten pepanc wzrósł, ale no nie na tyle, żeby wrzucać tą armię wyżej. To jest po prostu taki fajny, przyjemny średniaczek, bardzo fajny do grania, bardzo fajny do kminienia. Troszeczkę jak właśnie Adepta Sororitas, że umiejętny gracz bardzo dużo wyciągnie z tej armii. Natomiast jej zasady, jej profile, w szczególności profile ofensywne przeciwko wrogim monstrom i wrogim pojazdom są na tyle słabe, że na ten moment ta armia zostaje na tierze dobrym. No i armie słabe. Tutaj mamy 4 przedstawicieli. Troszeczkę mi smutno, bo 2 z tych armii to są armie, którymi gram na co dzień. Mamy tutaj Thousand Sunny, Adeptus Mechanicus, Chaos Space Marines i Genstealer Cult. I też każda z tych armii ma troszeczkę inny powód, żeby się tutaj znaleźć. Thousand Sunny są po prostu za drogie i tyle. Tam absolutnie nie ma żadnych innych problemów, oprócz tego, że tych modeli tej frakcji jest po prostu za mało na stole. Mają bardzo fajne zasady, bardzo fajne rzeczy związane z kombinowaniem. Ma bardzo fajnego Magnusa, który jest fajnym rdzeniem całej armii. Jest bardzo dobry battle line w postaci Rubric Marines. Jest dostęp do fajnych transportów, jakimi są Rhinosy, bo Rhinosy są po prostu bardzo dobrym modelem obecnie w 10 edycji. Jest fajny dostęp do tak zwanego śmietnika, czyli na przykład Cangorów na dyskach, które wykonują na dodatkowe misje. Jest fajny Vortex Beast, są bardzo fajni bohaterowie, którzy dają bardzo dużo fajnych różnych zasad, tak jak wspomniałem, sztuczki, myczki, Doombolty, zdejmowanie armor save'a i siekanie przeciwnika za pomocą pestek, wszystko to tutaj jest. Problem jest taki, że tych Thousand Sunów jest po prostu za mało na stole, że jeżeli bierzemy rzeczy, które chcemy mieć, aby to wszystko dobrze grało, czyli wybieramy te wszystkie dobre enchantmenty, bierzemy obowiązkowego Magnusa, uważam, że trzeba zagrać co najmniej jednego Vortex Beasta. No i dobrze byłoby mieć co najmniej 4 składy Rubric Marines i po 5. I powiedzmy, że jeszcze przydałby się jedno Rhino, żeby to wszystko transportować. I potem nagle się okazuje, że nie ma punktów na nic innego, tak? I potem się okazuje, że macie 6 sensownych unitów na stole, tracicie 10 power armorowców i macie mega, mega problem, tak? Bo nagle macie 2 monstra na stole, 10 power armorowców i tyle. I co możecie zrobić, jeżeli chodzi o punkty, jakieś przepychanie się na znacznikach i tak dalej, nie? To jest po prostu mega duży problem.
Thousand Suny były bardzo fajne na początku 10 edycji, bo były wycenione sensownie, potem dostały podwyżki, w ostatnim Balancing Data Slate zostali totalnie zignorowani, nie dostali obniżek, a powinni, no i dlatego wylądowali tutaj na tym tierze słabym, bo jak zestawicie zasadowo, to one naprawdę nie odstają na przykład od Adepta Sororita, absolutnie, no ale jest ich po prostu za mało. Druga rzecz, też łatwo wejść tutaj w pułapkę słabej rozpiski. Ja osobiście jestem bardzo dużym przeciwnikiem termosów. Jeżeli widzę tylko termosy we wrogiej rozpisce Thousand Sunów, no to uważam, że jest po prostu dużo lepiej dla mnie, bo to jest unit, który dodatkowo pochłania bardzo dużo punktów i całej reszty jest po prostu jeszcze mniej niż w takich rozpiskach bez tych termosów, więc tam też jest problem, żeby sobie nie przekombinować budowy tej frakcji. Także, tak jak mówię, na ten moment słaba. Jeżeli pojawią się zmiany punktowe, spokojnie przejdzie do dobrego albo do bardzo dobrego bez problemu. Adeptus Mechanicus. No, z ciężkim sercem tutaj opowiadam o tym. Pojawił się kodeks i to jest największy problem tej armii, bo ona mogłaby sobie liczyć na jakiegoś fajnego buffa, kiedy pojawi się książka. Mamy obok Adeptus Mechanicus trzy inne kodeksy, które już wyszły. Fenomenalne Nekrony, bardzo dobre Marinesy i bardzo dobre Tyranidy. Niestety w Adeptus Mechanicus jest cała masa problemów, które zaczynają się od tego, że mamy armię strzelecką trafiającą na 4+, i naprawdę niewiele można z tym zrobić, bo mamy tak naprawdę breacherów z pełnym przerzutem koło battleline'a i ewentualne przerzuty albo na słabym battleline'ie z bohaterów, albo przerzuty jedynek na Belisariusie Cole'u, który kosztuje swoje. Więc ciężko jest wygarnąć przeciwnikowi w shootingu i jednocześnie prawie nie istnieje tutaj kombat, ponieważ to znowu jest trafienie na 4+, właściwie na wszystkich jednostkach kombatowych, bez większej ilości buffów do tego trafiania. Tak naprawdę przerzuty w kombacie mogą mieć znowu tylko Breachersi albo jednostki w 6 calach od Belisariusa. Problemem Admechu jest to, że ma bardzo dużo fajnych zasad ofensywnych, sporo twinlinków, fajne sustainy, sporo fajnego damage'a i tak dalej. Cała masa pestek, to jest fenomenalne akurat, jeżeli chodzi o tą armię. Natomiast, żeby odblokować jakby bardzo dużą ilość z tych zdolności, to musimy najpierw trafić, tak? Żeby na przykład skorzystać z tych fajnych twinlinków. Musimy się bardzo dużo nakombinować. Jest 5 detachmentów w kodeksie, 2 wychodzą na czoło, można powiedzieć. Jeden to kohort Cybernetica, który gra na pojazdach i tam jest najwięcej stratagemów, które pozwalają nam troszeczkę oszukać to trafianie, bo możemy uzyskać dodatkowe pełne przerzuty, albo możemy uzyskać Ballistic Skill 3+ na jednym unicie i wtedy troszeczkę poudawać, że strzelamy lepiej. Albo gramy na Skitarii Hunter Cohort, czyli na takiej hordówce opartej na Skitarii, chmara modeli, które mają 4 save'a, łatwo osiągalnego covera, czyli bronią się na trójkach od pestek. Piątka Inwa, jest dostęp do piątki Field of Pain'a, tam jest infiltracja ze scoutem, można dorzucić dużo scouta, można dorzucić dużo ruchu po strzale itd., itd. Grać jak troszeczkę wspomniany wyżej Swarm Tyranicki, czyli gramy taką dość wytrzymałą, fajną hordą i próbujemy umierać wystarczająco wolno, żeby budować punkty oparte na primary i sekundary. To problem jest taki, że to jest trudniejszy rodzaj gry niż po prostu wysprzęglenie komuś w kombacie lub w shootingu, bo musimy się pogodzić, że nasza armia raczej nie zabija. A druga sprawa jest taka, że jeżeli podejdziecie do innych detachmentów albo po prostu złożycie sobie jakąś taką miszmaszową rozpiskę ze wszystkim po kolei, to możecie mieć problem. Tutaj trzeba patrzeć na synergię, trzeba omijać słabe unity, trzeba mieć pomysł właściwie od samego początku do samego końca, jeżeli chodzi o złożenie listy, potem wprowadzić go w grę i jeszcze mieć troszeczkę szczęścia, nie? Żeby się tak naprawdę ta armia nie okazała takim hamulcowym względem tego, co my sami sobie tutaj zamierzyliśmy. No, jest to problematyczne. Myślę, że Adeptus Mechanicus powinno otrzymać jakieś delikatne buffy związane z kolejnymi Balancing Data Slate'ami, ale na ten moment jest po prostu armią słabą, której trzeba się napocić, żeby coś wyciągnąć. Chaos Space Marines. Tutaj z kolei miałem spory problem z oceną tej frakcji. To było takie między słabym a dobrym, ponieważ to była frakcja bardzo dobra plus, jeżeli nawet nie celująca przed Data Slate'em, ale dostała mega poważne nerfy, które tak naprawdę były targetowane w każdy grywalny unit w tej frakcji. I teraz tak, można powiedzieć, że
da się grać pewną wersją starych rozpisek Chaos Space Marines opartych na Chozenach w Rhino, na Forgefiendach, na obliteratorach, na raptorach i tak dalej, tylko tego wszystkiego jest zauważalnie mniej. No i robi się troszeczkę taki problem Thousand Sunów, więc to jest pierwsza rzecz, dlaczego umieściłem to w tym samym tierze, bo tak mi się wydaje, że to jest ten sam problem co Thousand Suny, czyli po prostu fajna jakościowo armia, jeżeli chodzi o zasady, bardzo dobra zasada frakcyjna, fajne stratagemy, mimo że znerfione, fajne datasheety, no ale jest tego zauważalnie mniej, albo coś się może kryje w innych datasheetach, które jeszcze nie są odkryte. Natomiast no, ja się staram, tak jak mówię, raczej spoglądać tak bardziej historycznie na to, co było, niż na to, co będzie. No i tam na ten moment gracze Chaos Space Marines, jak tak obserwowałem, czy to polskie, czy światowe rozpiski, to za dużo rozwiązań nie znaleźli. I wydaje mi się, że to miejsce tutaj w tym słabym tierze na ten moment jest odpowiednie, ponieważ jest to taka właśnie definicja armii, która ma wyraźne wady i jest trudna w prowadzeniu, de facto wymaga od gracza, żeby to gracz troszeczkę ciągnął ją do góry niż odwrotnie. I myślę, że tutaj to miejsce jest zasadne, ale tak jak mówię, akurat w Chaos Space Marines, ze względu na to, że są tam bardzo fajne zasady, wcale bym się nie zdziwił, gdyby te rozpiski dobrze sobie radziły z niektórymi armiami dobrymi, tak? Przykładowo. No i Genstealer Cult, armia, która jest po prostu niestabilna. Ja to już mówiłem parę razy w internecie, czy wypowiadałem się w słowie pisanym na temat Genstealer Cultu, bo to jest moja taka, powiedzmy, armia numer dwa, którą grywam na co dzień. W Genstealer Kulcie problemem od samego początku, ja to akurat mam taką gorzką satysfakcję, bo od samego początku wieszczyłem, że to będzie kłopot. Problemem jest zasada frakcyjna wskrzeszająca nam te modele. Ona była totalnie mega przegięta na początku 10. edycji, gdzie graliśmy na 3000 punktów, 3500 spokojnie, bo automatycznie wskrzeszaliśmy to, co nam umierało, te unity wracały na stół itd., itd. Teraz problem jest taki, że rzucamy na 4+, z grubsza, bo mamy tam oczywiście plusy tam w rundach 1-2, mamy plusy do Battleline'a, nieważne. Ogólnie chodzi o to, że z grubsza na 50% szans wraca nam unit na stół. I obecne rozpiski Genokultu są tak budowane, żeby raczej bazować na Battleline'ach. Zresztą też zasady pozostałe w indeksie raczej zmuszają nas do tego, żeby grać na tych Battleline'ach i na maksymalizowaniu wracania na stół. I teraz tak, dwa największe problemy. Pierwszy to przeciwnik, który nam nie zabije Battleline'ów do końca, tylko stwierdzi, że dobra, jeden akolita, niech on sobie tam biega, po co mam go dobijać, jak nie muszę, jak na przykład nie dostaję za niego żadnych dodatkowych punktów w danej sytuacji, a po co dawać przeciwnikowi szansę na to, żeby się wskrzesił, nie? Więc to jest akurat bardzo bolesne. I druga rzecz, ta właśnie niestabilność, o której mówiłem. Wielokrotnie miałem sytuację, kiedy przykładowo 8-10 prób to jest taki standard, jeżeli chodzi o próbę wskrzeszenia się, tak? To mniej więcej tyle wykonujemy tych rzutów na powrót. I kiedy na 8 rzutów mam 6 powrotów, to wystarcza mi tych oddziałów z naddatkiem, żeby w rundach 4-5 wrócić na stół, robić jeszcze misje, coś tam pozabijać i tak dalej, i zyskuję punkty, wygrywam gry. Zdarzają się gry, gdzie rzucę 2 powroty na 8 i totalnie w czwartej turze praktycznie mnie nie ma, ponieważ Genstealer Cult jest oczywiście papierowy, wyporność jest zerowa, sztuczek wprawdzie jest całkiem sporo, ale dużo stratagemów oraz ulepszeń bazuje na wygarze ofensywnym, a nie na defensywie, więc o tym tutaj warto pamiętać, że ta defensywka nie jest aż tak mocno wzmacniana, jak byśmy chcieli. No i tutaj pojawia się problem, że tych oddziałów nam po prostu na stole brakuje. Kolejny problem, armia, która bardzo mocno bazuje na Deep Strike'u, indeks zbudowany jest z zasadą danego detachmentu w ten sposób, że chcemy grać Deep Strike'iem, bo wtedy mamy dodatkowe zdolności, sustainy i ignore cover. Więc analogicznie, jeżeli spotykamy przykładowo Librariana w Phobosie, infiltratorów albo całą rzeszę odpychaczy na 12 cali, albo jakieś skauty, albo jakieś infiltracje wrogie itd., itd., to wszystko po prostu mega utrudnia nam grę, a nie mamy innych zasad, innego detachmentu, który stworzyłby nam jakiś fajny, grywalny archetyp rozpiski, żeby na przykład grać ze stołu w transportach przykładowo, tak? Nie mamy czegoś takiego. Więc to jest ten problem, że w Genokulcie mamy bardzo specyficzną armię, opartą na niestabilnej zasadzie frakcyjnej i do tego jeszcze bardzo papierową, bardzo dużo wymagającą od gracza, ponieważ no, źle się ustawicie i od razu tracicie oddział, tak? To nie są unity z 2 plus save'a, 4 min 2 jak w Custodes,
To nie jest nawet horda admechu na piątce inwa, tylko to są zwykłe ziomeczki z piątką zwykłego save'a bez inwa i tak dalej, które po prostu giną hurtowo, tak? Te problemy sprawiają, że naprawdę armia wymaga bardzo dokładnego, bardzo drobiazgowego planowania, no, fluffowo. No i niestety w przypadku graczy nieobytych albo początkujących, no, może się wydawać wręcz odstręczająca w graniu, bo jest bardzo, bardzo specyficzna. No i tier beznadziejny, trzy najsłabsze armie. Tutaj chciałbym powiedzieć w pierwszej kolejności, że ten tier jest takim troszeczkę symbolem i tak troszeczkę się przyczepiłem do tych trzech konkretnych armii, ponieważ one są według mnie trzema dużymi pomyłkami Games Workshop, które chciałem właśnie wyróżnić w ten taki prześmiewczy troszeczkę sposób w kontekście tego, że twórca gry, twórca systemu nie za bardzo sobie potrafi z tymi armiami poradzić. Jednocześnie ten tier uważam mimo wszystko, że jest słabszy od tego słabego, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby armia na przykład Chaos Demonów wygrywała z Genokultem. To zupełnie nie, nie. To są podobne poziomy mimo wszystko, nie? Ale te trzy armie chciałem tak dodatkowo jeszcze wyróżnić, bo nie dość, że są słabe, to jeszcze widać, że Games Workshop po prostu ma problem. Pierwsza sprawa, Chaos Demons. Tutaj specyficzna sytuacja. Demonów znajdziecie w każdym tierze oprócz celującego, gdzie spokojnie dają sobie radę. Bo grają demony w Death Guardzie, grają demony w Chaos Space Marinach, grają demony w Chaos Knightach, no i troszeczkę można powiedzieć, że gdzieś tam w Thousand Sunach, ale tam już zdecydowanie rzadziej. To są fenomenalni sojusznicy, słaba armia jako taka. To jest pierwszy problem, że Games Workshop stworzyło armię, która się lepiej sojuszuje z innymi niż daje radę sama. A druga sprawa jest taka, że mam wrażenie, że totalnie Games Workshop nie wie, gdzie jest problem, który gracze zdiagnozowali już na początku 10 edycji. Jest olbrzymi rozstrzał między datasheetami. To jest problem. Plusy demonów, bardzo dobre robienie sekundarek. Fenomenalne wręcz. Bardzo dobre zasady, deep strike'i, cofanie się, dużo drobnicy, możemy kombinować, jasne. Super sprawa, nie ma problemu. Natomiast problemem są nierówne datasheety, bo mamy albo fajnych charakterów z Lone Opem, ok? Albo część bardzo fajnych, dużych modeli. Belakor, Shalaxi, Kairos, Lord of Change. To są modele, które mogą grać. I mamy totalnie przeciętne unity battleline'owe i te takie, powiedzmy, średniej wagi, tak? Screamery, Fiend Slanesha, Bloodcrushery, demonetki, Plaguebearerzy, muchy latające nurgla i tak dalej. To wszystko jest tak bardzo do bólu przeciętne, że szkoda gadać. Armia ma olbrzymi problem z ustaniem na znacznikach na walce o primary, ponieważ bazuje na relatywnie słabym inwie, bo to bardzo często jest czwórka, piątka inwa, tak? Więc od pestek to się po prostu składa jak domino. W 9 edycji Games Workshop wpadło na bardzo fajny, oryginalny pomysł, że demony mają innego save'a od shootingu, najczęściej lepszego, i innego save'a od kombatu. I to było mega, mega spoko, bo one mogły po prostu przeżywać i jakoś tam trwać na tym stole, tak? Natomiast teraz patrzymy na te modele i widzimy, że są naprawdę przeciętne, jeżeli chodzi o obronę. Jest to armia, która zawsze bazowała na dwóch fazach. Na psychice i na kombacie. Psychika, no, została bardzo mocno ograniczona i sprowadzona do takiego specyficznego shootingu w 10 edycji, więc to bardzo zabolało te demony. Więc mamy tak naprawdę armię kombatową, która bije się dużo, dużo słabiej niż World Eatersi. Ma dużo, dużo mniej takich kombatowych, specjalnych zasad jak World Eatersi. Jednocześnie strzela bardzo słabo, bo to tam 3-4 modele tak naprawdę konkretnie coś potrafią zrobić w tym shootingu. Cała reszta, no, albo nie strzela wcale, albo ma pomijalne to strzelanie. Kiepsko gra na primary. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest bardzo mało wyporna i ratuje ją tylko to, że robi dobrze sekundarki. One potrafią wyciągać fajne wyniki z armiami na przykład z dobrego tieru, czy to na przykład z orkami, czy mogą kombinować stału i tak dalej, za pomocą jakiegoś tam pozycjonowania, szukania sztuczek, ale są przeciętne w każdym innym zakresie grania w 40, a do tego jeszcze są taką właśnie frakcją, bardzo dziwnie skonstruowaną w tym indeksie przez Games Workshop, no i ona drastycznie potrzebuje kodeksu, szczególnie, że znowu to jest taki wewnętrzny kodeks demonów jako takich. Ta armia aż się prosi, żeby można było grać
osobnymi bóstwami i zagrać sobie na przykład na czystym slaneszu czy na czystym kornie i mieć dodatkowe specjalne zasady związane z tym, że gramy na ograniczonej ilości datasheetów, ale dostajemy za to fajne zasady dodatkowe. To zagrało fenomenalnie w 8 edycji, jeżeli chodzi o kodeks. Bardzo fajnie grało to w 9 edycji, natomiast w 10 na ten moment, no, mamy tylko indeks, jest to słabe, ograniczone, no i demony mają bardzo, bardzo mocno pod górkę. Druga sprawa to Drukhari. To jest armia, którą z premedytacją wrzuciłem do tego ostatniego beznadziejnego tieru, ponieważ jest to taki policzek dla GW. Wiem, że GW nikogo nie obchodzi, mój cast, wiadomo, nie? Ale to tak już żartobliwie. Drukhari dostały nowy detachment w Balancing Translate i dalej jest źle. Mieliśmy bardzo słabą armię, która wundowała bardzo wiele rzeczy na 6+, z ewentualnymi przerzutami, bo ma tak niską siłę. Więc teraz, jeżeli sobie wyskoczy z transportu, to na nowym detachmencie wunduje wszystko na 5+, z przerzutami. Czyli tak naprawdę nie zmieniło się nic. Zmieniło się bardzo, bardzo niewiele. To jest problem drukaryjski. Tam są bardzo słabe datasheety, relatywnie niska wyporność. Gra zmusza nas do tego, żebyśmy grali na transportach, więc znowu jest ten problem, który omawiałem przy Tau, a więc wysokie oddawanie bringing down. Do tego, jeżeli nie mamy tych transportów na nowym detachmencie, bo i na przykład je stracimy, bo one są papierowe, no to tak naprawdę gramy bez zasady detachmentowej, więc też nie fajnie. No a sam wygar tych jednostek jest bardzo, bardzo niewielki. Do tego relatywnie niska ilość jednostek grających typowe sekundarki, tak zwany śmietnik, tam nie ma tego za dużo. Do tego nie ma takich jednostek śmietnikowych pod robienie sekundarki, to nie jest tak, że te drukarki jakoś wybitnie robią sekundarki. No i przede wszystkim brakuje takiego jakiegoś punktu zaczepienia, nie? Nawet jeżeli spoglądamy na armię z tego słabego tieru, to w każdej z tych czterech armii możemy sobie wymyślić jakiś taki pomysł, dookoła którego się obudujemy, tak? Adeptus Mechanicus, ok, spróbujemy zagrać na spamie modeli z piątką Inva, może po prostu defensywą się wybronimy. W Chaos Space Marines, czy na przykład w Thousand Sunach, zagrajmy tak jak kiedyś, na podobnych działających archetypach, ale na mniejszej ilości jednostek niż OT. Ok, mamy swoje sztuczki, mamy dobre zasady i tak dalej, tym spróbujmy to nadgonić. Mamy Genstealer Cult, jasne, nie ze wszystkimi się da, ale mamy koncept grania na rezerwach, na wygarze, na cofaniu się, na wskrzeszaniu. Może to jakoś zadziała. A w Drukhari nie ma totalnie nic. Nie ma ani sensownej wyporności, ani jakiegoś drastycznego kombatu, który wycina wszystko w pień, tak jak na przykład w Blood Angelach albo w World Eatersach, ani sensownego strzelania, bo okej, jest to, nawet się śmieją ludzie, że to jest taki indeks Lansa, czyli po prostu bardzo dobry pepans, ale wrzucicie 15 skurczy, 2 ravagery, czy jakiś tam samolot z lancami, i totalnie nie potraficie sobie poradzić z niczym więcej i jeszcze nie możecie robić misji, bo bardzo dużo punktów wrzuciliście albo w miękkie skurcze, które zaraz zginą, albo w ravagery, które są miękkie i zaraz zginą, a które swoje kosztują, no i brakuje wam sztuczek do wykonywania sekundarek. Więc podobnie jak demony, nie utrzymujecie się na primary, macie problem odwrotnie do demonów, że nie robicie sekundary, jesteście mało wyporni, a wasza zasada specjalna związana z lepszym wygarem po wyjściu z transportu wymusza na was granie transportami, a więc musicie uważać w rozpisce, żeby nie oddawać zbyt dużo bringing down, a jednocześnie no, gracz, który wam wykosi te transporty, a nie jest to jakoś mega trudne, powoduje, że gracie bez zasady specjalnej, nie? Naprawdę jest ogromny problem. Drukhari i Adeptus Mechanicus to według mnie są takie dwa wyrzuty sumienia Games Workshop w kontekście 9 edycji. Te kodeksy były przegięte w momencie swoich premier i wydaje mi się, że tutaj sztucznie wręcz twórcy próbują je zdusić, żeby się nie wymknęły spod kontroli, zupełnie nie widząc obok, że wyskakują im takie Eldary czy Nekrony przykładowo, nie? Myślę, że to jest ciekawa teza, która być może jest prawdziwa. No, fakty są akurat takie, że Drukhari są po prostu słabe. Może są nawet słabe na zasadzie tego czerwonego tieru, ale tak jak mówię, z premedytacją tutaj wrzuciłem, bo no, dostali dosłownie drugi detachment, żeby być troszeczkę lepszym. Ten detachment jest lepszy od tego pierwszego, żeby nie było, ale to mimo wszystko nie pomaga, nie? I ja, mimo że nie gram tą frakcją, mimo że nic do niej nie czuję, to po prostu jestem zły, że Games Workshop nie potrafi sobie poradzić z zbalansowaniem tego. No i na sam koniec, wydaje mi się, najsłabsza frakcja w całej grze, Imperial Knighty. Znowu, problemy są dwa. Po pierwsze, mamy frakcję opartą na pojazdach, która automatycznie oddaje bringing down i tego się nie da pominąć, bo można na siłę zrobić to w tału i zrobimy sobie niegrywalną rozpiskę,
ale w Imperial Knightach się tego po prostu nie da pominąć, jest to mega specyficzne. I druga rzecz, bardzo mocne nerfy, które zaatakowały Imperial Knighty z kilku stron. One dostały podwyżki punktowe, które w ostatnim Balancing Data Slate zostały wycofane, ale zmieniła się zasada toweringu. I Knighty były tak zbudowane, żeby korzystać z tego wcześniejszego toweringu, gdzie widziały dużo więcej. Było to mega mocne. Zasada toweringowa powodowała, że Imperial Knighty na początku 10 edycji spokojnie były w top 3, według mnie easy, jeżeli chodzi o siły armii. Natomiast Knightom zabrano ten towering, a nie dano im nic w zamian. I do tego jeszcze dostały kolejnego nerfa, bo zbudowano im indeks dookoła bondsmenów, czyli tworzymy słabsze małe knighty od tych chaosowych, bo małe knighty są słabsze od chaosowych, od wardogów, ponieważ nie znajdziemy tutaj modeli, które mają ballistic skill 2+, albo weapon skill 2+, ale tworzymy zasady bondsmenów, które po pierwsze wymuszą granie dużych knightów, żeby mieć synergię, a po drugie wyrównają nam jakościowo te małe knighty właśnie z chaosowymi odpowiednikami, bo dostajemy tam takie rzeczy jak +1 do hita, czyli dostajemy szarże po adwansie i tak dalej, jakieś tam armor of contempt, defensywki i wszystko jest mega spoko, nie? Tylko, że potem stwierdzono, że te bondsmeny jednak będą działały tylko na małe knighty, a nie na duże, więc stworzyliśmy indeks armię w 10 edycji wokół jakiegoś pomysłu, a potem zabraliśmy 50% powera tego pomysłu, dorzucając jednocześnie zasadę toweringu, która, tak jak mówię, jest ok teraz, jest zdecydowanie lepsza niż była, jest zdrowsza dla gry, ale tym knightom w żaden sposób tego nie wynagrodzono, no i jeszcze tam poszły problemy punktowe. Teraz cofnięto punkty, ale ze względu na to, że mamy armię, która automatycznie oddaje Bring It Down, której taka powiedzmy półzasada frakcyjna, bondsmany nie działają na połowę naszej armii, a jednocześnie chcemy brać te duże knighty, żeby te nasze małe były po prostu mocniejsze i jakoś tam konkurencyjne, to mamy problem, bo pakujemy kilkaset punktów w modele, które po prostu z tych zasad nie korzystają. I jeszcze dostajecie ten problem, o którym wspominałem przy Chaos Knightach, czyli brak możliwości przechodzenia przez ściany, przez wrogie unity. Bardzo łatwo jest zablokować te knighty i po prostu, nawet jeżeli ich nie zabijacie, to możecie je zapchać ciałkami i po prostu utrzymać w jakimś jednym miejscu i one nie mają wtedy podejścia do takiej gry turniejowej, no bo po prostu nie robią punktów, tak? Nie wykonują sekundarek, nie wykonują primarek, no i przegrywają wysoko na punkty, nawet jeżeli nie umierają. To jest drastyczna różnica między Chaos Knightami a Imperial Knightami, bo w tych pierwszych macie dużo większą mobilność, dużo lepsze datasheety i brak nerfów, ponieważ one były zbudowane raczej dookoła tych wardogów, a Imperial Knighty mają właśnie słabsze datasheety bazowe, które miały być wyrównywane bondsmenami, ale bondsmen dostał nerfa. Do tego nie wynagrodzono w żaden sposób toweringu, który nerfi bardzo duże knighty, no i jeszcze macie dużo mniejszą mobilność, nie? Więc tutaj kolejny pstryczek w nos. O ile demony i drukari jeszcze bym widział w tym tierze słabym na czerwono, o tyle Imperial Knighty, zarówno ze względu na takiego focha w kierunku GW, że nie potrafi ogarnąć tej armii, jak i zarówno na taką czystą siłę kodeksu, uważam, że na ten moment to jest po prostu najgorsza armia w grze. Zdecydowanie. Można nią grać, można próbować w szczególności grać na punkty z tymi, powiedzmy, armiami czerwonymi i czarnymi, ale no to jest droga przez mękę. No i to jest wszystko, jeżeli chodzi o naszą tier listę. Mamy tutaj frakcje podsumowane, wszystkie od lewa do prawa. Nie wspomniałem jeszcze, że nie omawiamy harlekinów. Harlekiny są po prostu częścią eldarskiego kodeksu, nie wyróżniają się w żaden sposób tutaj, więc nie ma sensu traktować ich osobno. No i tak jak wspomniałem wcześniej, Space Marinów też póki co wrzucamy do jednego woreczka. Jeżeli chodzi o metę, to myślę, że ta lista też pokazuje, że jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna, ponieważ mamy tylko jedną odstającą armię od całej reszty i tak jak wspominałem na początku, ona nie odstaje aż tak bardzo. Mamy bardzo dużo armii na tym bardzo dobrym poziomie, które po prostu dają fan z gry, a armie słabe czy nawet beznadziejne w pewnych sytuacjach, w pewnych paringach, na pewnych misjach związanych czy to z zasadami specjalnymi, czy z zasadami zdobywania primary, też mogą spokojnie powalczyć, więc nie jest tak tragicznie. Tak jak wspomniałem, Imperial Knighty not, cała reszta słabych, beznadziejnych,
da się pograć, natomiast armie bardzo dobre i dobre są naprawdę przyjemne teraz do gry i fajnie się tak właśnie mieszają. Powiedziałbym właśnie, że te zielone i pomarańczowe to jest taki miszmasz z grubsza podobnych frakcji, gdzie dwóch graczy na podobnym poziomie na misji, która nie faworyzuje żadnej ze stron, powinny przynosić wyniki w 20-stopniowym systemie w okolicy 12-8, czyli takie około remisowe, no bo po prostu są fajnie tutaj zbalansowane. No i tym pozytywnym akcentem będę kończył. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnych materiałów. Jeżeli coś się pojawi w kontekście nowych kodeksów czy nowych data slate'ów, to będziemy sobie omawiać. Kolejna tier lista w okolicy połowy czerwca. Dziękuję bardzo. Do następnego. Siema.